W dzisiejszym odcinku z Toilet Tower Defense straciłem wszystko. Jakby dosłownie, ja straciłem wszystko, nie mam już nic. Ale dlatego, że słuchajcie, miałem pomysł, żeby wiecie, żeby zrobić super, bardzo dobry trade. No i wyszło na to, że w sumie to nie mam aktualnie nic. Ale mam Medic Cameramana, tak, mam Medic Cameramana, wow. No wiecie, bardzo fajnie, mam teraz jednego epika, mega super, on jest bardzo dobrą, wiecie, dobrą jednostką. Medic Cameraman jest super mocny, no, tylko że nic nie bije. Dlatego, słuchajcie, dzisiaj będziemy znowu farmili trochę wasze pieniędzy i w ogóle przejdziemy sobie oczywiście Toilet City, bo tylko to możemy aktualnie przejść. I co? I spróbujemy sobie otworzyć parę oczywiście jakichś tam nowych jednostek, bo potrzebuję nowych jednostek i to bardzo mocno. Tego to słuchajcie, idziemy za Toilet City. Jeszcze zapomniałem go ubrać. No dobra, w sumie i tak nam się nie przydam, bo w sumie na Toilet City tak te speakermen nam się przydadzą, czyli w sumie to zawsze 3 speakermen na start, też nie wiem czy ile kosztuje upgrade, jeszcze to lepiej ulepszyć po prostu jednego. Robimy skip wave'a po prostu aktualnie pierwszego i zobaczymy jak tam to pójdzie. Ja mam nadzieję, że dam radę szybko to zrobić, bo miałem wiecie parę rarek, mam parę uncommonów i w ogóle. No i sobie stwierdziłem, że spoko, będę miał medyka będę miał. Szkoda tylko, że mi się on totalnie przyda, ponieważ na tej pierwszej mam opcji, chyba też na hardzie, nie ma studiujących wiecie toiletów, w sensie nie ma, nasi dostki po prostu nie dostają studa. Więc ogólnie to taki wiecie, taki deal bym powiedział przyszłościowy, no, w przyszłości mi się przyda, dopiero na wiecie na jakimś Toilet HQ czy coś, czy tam Cameraman HQ, tak. Na tym się on przyda, ale aktualnie jest on totalnie bezużyteczny. Lega robi sobie starą taktykę, słuchajcie, speakermeny to jest to, one mają moc, nie? Jakby speakermeny, to spójrzcie na nich, to no, oni są potężni, tak? Piją w sumie na drugim poziomie 50, co 0,7 sekund, to nie są źli, nie? W sensie może, nie wiem czy odpowiedział do skipa, czy już jestem wystarczająco silny, żeby w ogóle to przejść, ale w sumie może spróbować odpalić i liczyć, że zaraz się po prostu nie wywalę. Na razie dobrze, mamy trzecią falę w sumie i sobie jakoś chłopaki radzą, nie? Jakoś sobie radzą. Teraz przydałoby się teraz jeszcze tego ulepszyć na 150 i potem przydałoby się ulepszyć kolejnego na 300, bo potrzebuję bardzo szybko je ulepszyć, bo inaczej to się pewnie wywalimy. Jak przyjdą w sumie pająki, toalety, to już w ogóle będzie ciężko. Aha, no właśnie chyba no w piątej fali, więc muszę zdobyć teraz szybko 300 tych coinów, żeby chociaż tego jednego ulepszyć, żeby bił to 100. No i dobra, brakuje nam 30 i będziemy mieli tego pierwszego sobie oczywiście, słuchajcie, ulepszymy. Dobra, ale tego pierwszego za 300, więc jest okej. Okay. I właśnie idą, wiedziałem, idą właśnie w tej fali. I czy dajemy radę? No tak, dajemy radę na styk, bym powiedział, więc ja bym kupił jeszcze dodatkowego jednego i go od razu ulepszył na drugi poziom, bo widzę, że może być kurde ciężko, ale chyba damy radę. Dobra, drugi na trzeci poziom szybko, żebyśmy dali na pewno radę. Więc okej, okay, na razie jest okej. Okay. Nie ma problemów. Trzeci na trzeci poziom, to zaraz już w ogóle będzie dobrze, więc sobie teraz możemy spokupować jeszcze trochę więcej tutaj tych właśnie speakermenów, żeby dać radę to przejść, bo chciałbym to przejść. Też poza odcinkiem w ogóle kupiłem sobie Game Pass na podwójne coiny, więc też będziemy słuchajcie mogli dzięki temu szybciej farmić po prostu poza odcinkami, będę sobie pewnie farmił, żeby wam po prostu pokazywać, tylko muszę. Najpierw muszę zdobyć, nowe wieżyczki, tak? Muszę zdobyć lepsze turety, bo straciłem wszystko i ja mam nic aktualnie, ja bym to wam pokazywać, nie? No i chciałem was trochę pofarmić, ale w sumie, to wiecie, jakby stało się to przed odcinkiem, bo pomyślałem, że może się potrajduję przed odcinkiem, żeby coś fajnego mieć na odcinek. A, no i mam medyka za co nic nie robi. No ale to nic, słuchajcie, my tutaj sobie pofarmimy, wiecie, stara dobra taktyka. Ja wam po prostu tutaj chcę pokazać, że da się przejść po prostu, wiecie, pierwszą mapę na podstawowej jednostce, na podstawowym tureciku, na zwyczajnym speakermenie. Nie potrzebujecie żadnych jakichś epików, rarek. Wystarczy wam, słuchajcie, speakermenie, tylko musicie po prostu dobrze je ulepszyć, czyli tak jak w sumie ja. No jak widzicie, jak koniec sobie radzimy na luzie, wszystko pada w sekundę, a potem z bossem też będzie prosto, nie? Co prawda w tej taktyce jest bardzo istotne to, żebyście grali sami sobie, nie grali z nikim innym, bo jak gracie z kimś innym, to wtedy wszystkie toalety mają więcej życia, a więcej życia to znaczy, żebyście musieli oboje robić tą taktykę, w sumie wiecie o co chodzi, żeby, wiecie, musi być oboje, nie możecie być słabi po prostu. Ale na razie idzie nam bardzo dobrze, kurde, te speakermany są prawdą, może będę grał z speakermanami do końca, albo zrobimy sobie challenge, słuchajcie, jak, czy uda nam się przejść speakermanami wszystkie mapy, chociaż wątpię, myślę, wydaje, że to się skończy na pierwszej mapie tak naprawdę, ale byśmy mogli, słuchajcie, spróbować. Jeżeli byście chcieli ten odcinek, napiszcie w komentarzu, że chcecie po prostu taki odcinek i wtedy, słuchajcie, nagram dla was taki, słuchajcie, odcinek, jak próbuję przejść wszystkie mapy z samymi speakermanami, co pewnie się skończy, no mówię, no, po pierwszej mapie się skończy i tyle. Ale to byłoby spoko, gdyby dało się przejść sobie speakermanami ze wszystkie mapy, nie? Znaczy, dobra, może tej ostatniej nie, bo ta ostatnia jest, no, dość ciężka, ale tą byśmy, słuchajcie, też bym chciał, okej, ten jeszcze nie jest ulepszony, tak? Czy to i wszystkie są na trzecim? Tak, wszyscy inni są na trzecim, tylko ten jest jeszcze nie spoko. To ulepszymy go na trzeci, zaraz tam się chyba skończą w ogóle już sloty na nich i będziemy mogli sobie powoli po prostu, no, po prostu zbierać kasę, żeby mieć na
bossa, no nie? Bo to jest, słuchajcie, istotne, żeby mieć na bossa kaskę. Bo jakby nie szedł boss, to musimy szybko kupować, sprzedawać i w ogóle, no, to jest dużo powiem się z tym, ale damy radę, mi się wydaje, na spokojnie. I dostaniemy wtedy 100 tego, 100 golda, więc zespinujemy jednego turecika wtedy szybciutko, żeby mieć cokolwiek lepszego, bo naprawdę te speakermeny są spokojnie, ale ja bym chciał mieć coś lepszego niż zwyczajne speakermeny. Ale 14 fala, więc na razie idzie nam całkiem dobrze, w sensie idzie nam, no, bardzo dobrze, bo w sumie zaradzimy sobie wszystkim, mamy dosłownie armię speakermenów przed sobą. Idzie nam tak dobrze, to wiecie, to tutaj w sumie myślimy, że skończymy tą mapkę tak w 7 minut, więc to jest całkiem szybki czas, nie? W sensie, moim zdaniem farmienie taksy coinów nie jest głupim pomysłem, w sensie wiecie o co chodzi, że gracie sobie po prostu taktykę pod speakermenów, armię speakermenów i tyle, i macie gdzieś po prostu sobie w 7 minut farmicie tam te 100 czy tam 50 coinów. Chociaż bym chciał już robić hard, nie? Chciałbym mieć takie jednostki, które pozwoliłyby mi robić harta. Dobra, ile możemy jeszcze postawić? Okej, to była ostatnia jednostka, dobra, czyli aktualnie mam maksymalną ilość speakermenów. Więcej ich już nie może być, więcej ich po prostu już nie może być, mamy maksymalną ich ilość. Teraz po prostu czekamy, zbieramy pieniądze i liczymy na to, że na bossie damy radę na pewno pokonać. Ale raczej powinniśmy, bo jeszcze taktykę robiłem na poprzednim swoim odcinku, więc powinno być okej. Drawy 19 fale i idzie już large toilet, więc mam nadzieję, że go... Nie no, dobra, speakermen są OP, patrzcie, jak on mu życie spadał. Dobra, oni są OP, daliśmy radę spokojnie. Więc teraz co, czekamy na bossa i będziemy musieli przygotować się do sprzedawania naszych po prostu speakermenów, stawiania nowych speakermenów. Ta taktyka ogólnie strasznie jest niewygodna, bo ja bym, wiecie, chciał sobie teraz siedzieć i po prostu nic nie porobić, a fale by się same przychodziły. No niestety tak się kurde nie da zrobić i musi po prostu, będziemy musieli sprzedawać, więc dobra. Idą sobie te digitoletki, spoko, 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 teraz wszystko jest ok. I teraz będzie szedł właśnie large toiletka, będą szły jeszcze dwa, zanim kolejne. I potem po tych dwóch będziemy mieli chyba właśnie już bossa toalety naszego pierwszego. I co, mam nadzieję, że damy radę go pokonać sobie na spokojnie, tylko właśnie tak, no nie, no jest ok, nic się z tego nie dzieje. Patrzcie, są jeszcze glasy z toilety, zapomniałem o glasy z toilety, że mamy jeszcze właśnie, słuchajcie, glasy z toilety. Ale one, w sensie, toalety w okularkach po prostu, nie? Ale one w sumie na speakerach są właśnie strasznie słabe. No i dobra, mamy, słuchajcie, bossa. I teraz pytanie, czy nam się to uda przejść? Ja mam nadzieję, że nam się to uda przejść. Okej, boss zostaje, teraz tak, ty już tracisz ręcza, więc cię sprzedajemy, ciebie sprzedajemy, ciebie sprzedajemy, ciebie sprzedajemy. I tak, kurde, wszystkich trzeba sobie po kolei sprzedać, ponieważ już nie mają zasięgu do naszego bossa i straciliśmy mu trochę życia ogólnie, więc jest spoko. I teraz naszą kolejną falę naszych tutaj tych postawimy sobie w tym miejscu po prostu. Więc szybko sobie stawiamy, jak najszybciej się da i jak najwięcej oczywiście trzeba ich postawić. Oczywiście one się czasem bagują i teraz trzeba jeszcze wszystkich ulepszyć, oczywiście kurde na maksymalny poziom jak najszybciej się da. Dobra, bo on tu zaraz już będzie szedł, nie? Okej, on jest tam, dobra, on jest tam. Teraz stawiamy tutaj i tu i tu i tu. Okej, on już tu idzie, naprawdę on jest blisko, dobra, musimy teraz szybko wszystkich ulepszać muszę ich wszystkich, na szybkości strasznie, w sensie nie nawet się śpieszyć, ale muszę ich polepszać, bo są problemy, nie? W sensie, dobra, teraz tu, teraz tu, teraz tych ulepszymy, ten jest ulepszony, dobra. Powinniśmy dać radar się na spokojnie, bo jeszcze tych posprzedajemy teraz i powinno być okej. Ale nie wiem, mam nadzieję, że damy radę na celego pokonać. Okej, zresztą 8 tysięcy zdrowia, więc już powinno być okej, dobra. Teraz tu postawmy paru, tutaj tak, ty upgrade'ik. Postawmy paru po drugiej stronie, taką ostateczną falę w sumie po prostu tych speakerbedów. Tak, tutaj tego ulepszymy, tego też ulepszymy, tego też i ciebie też. I potrzebujemy, okej, mamy za dużo jednostek, chcielibyśmy teraz tylko tych posprzedawać. Jak najszybciej jest to, ja widzę tej taktyki, to taktyka jest najgorsza. To trzeba się tak śpieszyć w tej taktyce, że jest po prostu, wiecie, najgorsza. Okej, on jest dopiero tam, czyli my sobie teraz postawimy tutaj kolejnych. Szybko stawiajcie się, jeszcze to się, wiecie, tak coś, jeszcze to się dziwnie buguje zawsze, że nie można od razu postawić. Ale on w sumie już padnie, dobra, on już sobie padnie, już będzie boss toilet pokonany i mamy, słuchajcie, pierwszego spinka, mamy 100 golda, więc dobra, teraz idziemy coś otworzyć, żeby mieć coś więcej niż po prostu speakermeny i sobie pograć czymś innym niż speakermenami zwyczajnymi. Mamy aktualnie bardzo dobry w sumie banner, w sensie są bardzo dobre jednostki na banerze tutaj, więc w sumie co, myślę, że, słuchajcie, że po prostu idziemy sobie, ale miałem laga w ogóle, dobra, idziemy sobie, słuchajcie, rolnąć tutaj jedną jednostkę i zobaczymy, co dostajemy, mamy, że coś dobrego, też się chciałem bardzo kamera helikopter, bo on jest serio mega OP, ale w sumie TVman też byłby całkiem spoko, w sensie on jest dość słaby, ale dobra, co dostaniemy? Nie, no to jest... Dobra, ja już miałem kamerę, no okej, dawajcie sobie, robimy sobie, słuchajcie, Equip Best po prostu. No i co, chyba idziemy, słuchajcie, na po prostu Toilet City,
Albo może spróbujemy zrobić to z ludźmi, jakieś kamera HQ i zobaczyć, czy nam się uda, wiecie, zdobyć więcej pieniędzy niż na tym, bo ogólnie jest też taka spoko taktyka, że po prostu, wiecie, na przykład iść na harda i nad niej przejść go, a i tak dostajecie więcej pieniędzy, niż byście grali, wygrali, wiecie, Toilet City, bo hey, hard nam daje 200, a to jest jakby, wiecie, totalnie więcej, to jest, no to jest 4 razy więcej, a w sumie insane daje nam 400, czyli jeszcze więcej, to już w ogóle, więc sobie ogólnie czasem się bardziej opłaca, jak się robi w czwórkę głównie, odnieść na te cięższe i próbować się chociaż przejść do 20 fali, żeby i wtedy dostajecie w sumie więcej po prostu pieniędzy, nie? Dobra, spróbujmy zrobić harda, bo ja w sumie harda nie próbowałem jeszcze ani raz zrobić solo, w sensie spróbuję zwrócić moją taktykę pod właśnie, słuchajcie, speakermanów, czy ona w ogóle ma sens dziać, w sensie to trochę też wyklucza, czy da się w ogóle przejść, wiecie, na samych speakermanach grę. Co prawda wątpię, ale sprawdźmy, ponieważ mam tutaj 200 pieniędzy, no nie? O, jestem nubkiem, a super, jeszcze mi jakiś skin nubka wygrało, dobra. Tu będziemy, słuchajcie, teraz nubkiem w tej części odcinka, nieźle. Więc tak, postawmy sobie taktycznego speakermana tutaj jednego, no i oczywiście, słuchajcie, drugiego od razu przy nim bym chciał. I uwaga, czy nam się, słuchajcie, uda to w ogóle przejść? W sensie na początku oczywiście nie skipujmy, okej, na razie sobie radzimy, no okej, już my sobie, już sobie nie radzimy, przecież... Oni już nie dają rady. Dobra, ta taktyka nie ma sensu. Oni nie dają rady sobie. Chłopaki nie dają rady już na pierwszej mapie. Ale byłem bardzo ciekaw, czy dałoby radę to zrobić. W sensie, dobra, bo ogólnie medek to mi się totalnie przydaje, po całego Google ubrałem, że medek jest totalnie useless, nie? Ale, dobra, co tutaj zrobić? Jak skipnę wave'a, to to nic w sumie nie zmieni tak naprawdę, bo będę dalej w sumie bardzo w słabej sytuacji. W sensie, może gdybym na końcu zaczął, wiecie, że na końcu bym zaczął wystawiać tych kameramenów, to może by się dało to wygrać, ale nie wiem, bo widzicie, jakby tutaj, jakby dwóch, znaczy kameramenów, no, dwóch speakermanów zadało im połowę życia, nawet nie w sumie, więc oni tak myślę, że właśnie chyba się przegramy, raczej przegramy to na pewno. Nawet właśnie skipowanie wave'ów mnie nie ratuje, bo w sumie to mi nic nie da skipowanie wave'ów, no co, ulepszy tego speakermana i on będzie bił w sumie 50, ale to nadal jest mało obrażeń, żeby to wygrać. W sensie, no, ulepszmy sobie, powiedzmy teraz, zaraz go, jak tylko nie z tej parety. Okej, mamy, patrzcie, mamy go niby na drugim poziomie, no, ale on w sumie tutaj, no, nic nie zrobi, nic nie zdziała. On jest totalnie, skipnijmy kolejnego wave'a i bym musiał go ulepszyć na 300, żeby jakkolwiek chyba to miało sens. W sensie, no bo co, bije sobie tych, tutaj ich zabije, no dobra. Ale pytanie, czy zabije tych, no tych małych też zabije, ale czy zabije tam, a nie, w sumie, no ma w sumie sens, gdybym zaczął może dalej stawiać po prostu te, wiecie, te jednostki, ale wtedy też nie dostaję pieniędzy za, wiecie, za zabijanie. To też jest to jest... To by trzeba było, słuchajcie, pomyśleć, czy dałoby się przejść speakermanami samymi drugą mapę i powiedzmy, że skipnę sobie kolejnego wave'a i mam go na trzecim poziomie. No dobra, mam go na trzecim poziomie. No i pytanie co teraz, nie? Bo w sensie przydałoby się tam na początku, że coś się w ogóle może ruszyło, bo tutaj jest tragedia, bo ten jeden speakerman nie da rady przecież wszystkiego obronić. Zwłaszcza, że zaraz pójdą, wiecie, jakieś lepsze. I w ogóle, nie wiem, spróbujmy lepsze tych na samym starcie może. Może to będzie taktyka, czekajcie teraz. Na razie sobie jakoś radzi w ogóle, nie mam pojęcia jak on sobie radzi, ale na razie idzie mu to całkiem dobrze. Ulepszyliśmy sobie teraz tego na początku na drugi poziom, więc będzie trochę lepiej też szło. I jakbym sobie ulepszył tego właśnie na trzeci poziom, to też byłoby całkiem spoko. Może byśmy dali radę, bo on by sam też czyścił, nie? Dobra, sprawdźmy, okej. Teraz ten musi sobie wysuwać wszystkich tych, ale on ich one-shotuje. Dobra, to da się może przejść, naprawdę. W sensie, to się wydaje głupio, ale nie wiem czy teraz warto skipować, kurde, warto skipować. Ja muszę tutaj dostawić przecież, bo tu jest tragedia na końcu. Ja muszę to zostawić szybko, tyk. Dobra, nie, no to jest, już to mi, dobra, wiecie, to już nie ma sensu, tutaj idą już Spider Toaletki mają 700 życia, więc to, to już nie ma sensu, nie damy rady tego przejść, przecież to nie ma żadnej opcji, żeby to przejść. Nawet skipowanie fali mi nic nie daje, w sensie, no dosłownie, bo po prostu tam ci na początku sobie nie radzą, ci z tyłu to, o, to ci z tyłu też sobie nie radzą już. No ogólnie to sobie nikt nie radzi, też sobie nie radzę, nie? Chociaż tutaj trochę się ogarnęli, niby coś tam jest, ale kurde, bo tak to patrzę, jak dam te Spider 4, to tak cienko to widzę, nie? Jakbyśmy sobie skipnęli teraz i ulepszyli tego nawet na 300, to też by mnie raczej to nie uratowało, wydaje mi się. W sensie, no, jest słabo, no jest tragicznie. Bo idą właśnie te idą. Spider Toilety. I pytanie, czy Spider Toilety, czy on ma szansę w ogóle? No nie ma szans, przecież zanim on zabije jednego, to reszta zdąży sobie przejść. I tak samo ten, no nie, to nie ma sensu po prostu, ten challenge, naprawdę. To, znaczy, może bym miał, ale to musiało być jakieś idealne ustawienie tych postaci, w sensie dosłownie jakieś idealne. I na pewno nie dałoby się tam tego przejść, wiecie, normalnie. Tylko trzeba by to przejść na jakąś taktykę, na przykład, w sensie byśmy dali może do 20 fali maksymalnie, chociaż na nie wiem, czy byśmy dali do 20 fali radę. Znaczy jeszcze ogólnie nie przegraliśmy w sumie, nie? Więc to też jest, trzeba brać pod uwagę, że jeszcze nie przegraliśmy, ale jest ogólnie tragedia, bo no tutaj nikt sobie nie radzi po prostu, no nikt sobie nie radzi. Te spidery tam zaraz wejdą i będzie, mamy już połowę życia, mamy połowę życia przecież. No to nie ma opcji, no właśnie, tak myślałem. A jeszcze DJ toilety już idą, no to DJ toilety to już w ogóle mają więcej życia, nie? 50. No i w sumie to właśnie chyba sobie przegraliśmy, dobra, przegraliśmy. A ile z tym pieniędzy? Jesteśmy
60 pieniędzy za 4 minuty. Więc w sumie to, wiecie, tak jakbyśmy dopili do tej 15, to byśmy stawali tyle samo, co za pierwszą mapkę. A pierwsza mapka trwa dłużej, tak mi się wydaje. No nic, słuchajcie, to było na tyle dzisiaj. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli obejrzeliście film do końca, to napiszcie sobie w komentarzu na przykład toaleta, wtedy będę wiedział, że obejrzeliście film do końca. A ja co, słuchajcie, pozbieram dla was trochę więcej koników na następny odcinek po prostu. No i co, trzymajcie się. Widzimy się oczywiście w następnym odcinku, który będzie prawdopodobnie co, w sensie nie jutro, jak to, znaczy nie wiem, kiedy to oglądacie, ale wiecie, ostatnie odcinki są co dwa dni po prostu o godzinie 16:00. Dlatego słuchajcie, trzymajcie się, lecę, no i siemano!